Zaczęło się słabo. W szóstej minucie Edgar Czani zmarnował doskonałe podanie Tomasza Brzyskiego. A potem z minuty na minutę spadała temperatura i poziom spotkania. Przy czym nie wiadomo, co spadało szybciej. Piłkarze obu drużyn nie oddali w pierwszej połowie ani jednego celnego strzału na bramkę. Czasem nawet nie bardzo wiedzieli, gdzie jest bramka i podpowiadać im musiał Sergio Reyna. W drugiej połowie trener Chapal wpuścił na boisko Wilczka i Traore. I właśnie ta para zdobyła prowadzenie dla Zagłębia. Gospodarze przeważali, ale o wyniku meczu zadecydował Tomasz Jodłowiec, który z 5 metrów nie trafił w bramkę i zapewne trafi do galerii kiksów sezonu. W Lubinie czeska myśl trenerska trafiła do serc i umysłów piłkarzy, a trener Zieliński po porażce trafi zapewne na dywanik prezesa. Literacka grypa szalała w Naprawie, a piłkarska grypa zaszalała w piątek w Białymstoku i powaliła pół składu trenera Michniewicza. Piłkarze Jagielloni sprawiali wrażenie, jakby na mecz wyciągnięto ich wprost z łóżek. Nie mieli ani ochoty, ani siły, by biegać za piłką i Śląsk mógł robić na boisku, co chciał. A skoro mógł, to robił. Kiedy chciał, ogrywał bezlitośnie gospodarzy. Kiedy chciał, strzelał na bramkę. A kiedy chciał, zdobywał gola. I tym także piłkarze Śląska różnili się od piłkarzy Jagielloni. Ci bowiem zdobyli gola, kiedy tego bardzo nie chcieli. W samej końcówce samobójcze trafienie zaliczył Tiago Cionek. Śląsk utrzymał pozycję lidera, a trener Lęczyk cieszył się bardzo, ale niestety w Białymstoku było tak zimno, że uśmiech zamarzł mu na twarzy. Marian Hemar napisał przed wojną lekką komedię pod tytułem Dwaj Panowie B. Adaptacja przedstawiona przez drużynę z ziemi łódzkiej różniła się znacznie od oryginału. Panów B było trzech i wszyscy strzelili bramki. Najpierw pan Buzała, potem pan Bożok, a na końcu pan Baran. Nie była to także komedia. Gra była twarda, różnica poziomów wynosiła... o, tyle. A na twarzach widzów uśmiech gościł rzadko, krótko albo wcale. Niektórym uczestnikom jednak podobało się bardzo i pewnie dlatego zapominali odgwizdać a to rzut karny, a to pozycję spaloną. GKS Bełchatów w reżyserii Kamila Kieresia wygrał 3-0 z ŁKS-em w reżyserii Ryszarda Tarasiewicza. Oklaski, kurtyna. Krakowia grała naprawdę dobrze przez raz, dwa, trzy, cztery minuty. Między 17 a 20 minutą pierwszej połowy, wypełniwszy założenia taktyczne stałymi fragmentami gry i solidnie zdenerwowawszy trenera, pasy oddały pole gospodarzom, którzy z minuty na minutę zyskiwali coraz większą przewagę i wspinali się na coraz wyższy poziom. No, bramki były kwestią czasu. I stało się. Marek Zięczuk dośrodkował i Łukasz Nawodczyński pokonał własnego bramkarza. 20 minut później Marek Zięczuk dośrodkował ponownie i tym razem Kaczmarka pokonał Paweł Abot. To jest Zięczuk i on już tak ma, wyjaśniali amatorom fachowcy. A rozpędzony Marek Zięczuk dośrodkowywał dalej. Tym razem Maciej Jankowski nie trafił do bramki, ale uśmiechniętym chorzowianom wcale to nie przeszkadzało, bo jak wiadomo z telewizji, najlepszy wynik to 2 do jaja. Najpierw wszyscy byli źli. Iwica Wrdoliak był zły, bo nie trafił w bramkę. Łukasz Surma był zły, bo nie trafił w przeciwnika. Rafał Janicki był zły, bo przeciwnik trafił jego. A trener Ulatowski był zły na wszystkich i o wszystko. Nastroje zmieniły się w 45 minucie. Wrdoliak trafił w Łukasza Surmę, rykoszet trafił do siatki i co prawda Łukasz Surma nadal był zły, ale przynajmniej legioniści mogli być zadowoleni. 10 minut później gospodarze byli zachwyceni sposobem, w jaki Rafał Wolski objechał Lukę Włóczko i wpakował piłkę do siatki. A 6 minut przed końcem Mirosław Radowicz znokautował Lechię bramką na 3-0, zaś Sebastiana Małkowskiego znokautował kolanem. Kontuzjowanego bramkarza zastąpił Andruszkiewicz, który nie pozwolił sobie strzelić ani jednej bramki, ale warszawskim kibicom to nie przeszkadzało. 3-0 to wystarczający powód do radości. I czas na podsumowanie meczów 14. kolejki, które już za nami. Dzisiejsze spotkania widzę w Korona remis. Wisła przegrywa z Górnikiem Zabrze 0-1, a jutro w granym poniedziałku Żelisław Rzeżyński zaprasza od godziny 18 pod Beskidzie kontra Lech. Liderem tabeli jest Śląsk Wrocław, 31 punktów. Legia ma punktów 26, jeden mecz mniej rozegrany. W środę, przypominamy, odrabiamy zaległość. Legia kontra Zagłębie Lubin. Na trzecim miejscu jest Ruch Chorzów. Drugą część tabeli otwiera Jagiellonia. 14. Łódzki Klub Sportowy, 14 punktów ma także Lechia Gdańsk. KGHM Zagłębie wygrywa mecz i ma oczek 13. Na ostatnim miejscu Krakowia. Do tego w sumie zdążyliśmy się przyzwyczaić w ostatnim czasie. Na czele klasyfikacji strzelców Artiom Rudniew. Nie wiemy jeszcze, czy jutro zagra z Podbeskidziem, czy też...